Dzień dobry. Dziś obejrzymy sobie zestaw bezprzewodowego monitora i kamer z funkcją rejestracji obrazu. Zastanowimy się, po co i na co to komu. Zapraszam. Standardowo zestaw składa się z 7-calowego monitora i jednej kamery, ale możemy ten zestaw rozbudować o kolejne 3 kamery i uzyskać pogląd i rejestrację z 4 kamer. Po co to i na co komu? Z racji na spore gabaryty, zwłaszcza kamer, myślę, że zestaw jest dedykowany raczej do samochodów ciężarowych, do samochodów większych, użytkowych, tak jak busy, autobusy, samochody ciężarowe służące do przewozu zwierząt chociażby, gdzie wymagany jest podgląd, monitoring tych zwierząt, do kamperów, które są już zabudowane i ciężko jest poprowadzić przewody z sygnałem wideo, do maszyn rolniczych, do chociażby też wózków widłowych. Gdyby ktoś szukał małych bezprzewodowych zestawów kamer z monitorami do samochodów osobowych, to link pozostawiam poniżej. Zacznijmy od monitora. Jak wspomniałem, jest 7-calowy, ma możliwość montażu zarówno na podstawce, jak i na takiej specjalnej obejmie. Oba sposoby dają pewne możliwości regulacji tym monitorem. Na dole mamy przyciski do sterowania i do ustawień i za chwilę się nimi pobawimy. Przewód zasilający, antena, możliwość zainstalowania osłony przeciwsłonecznej. Wszystko się zgadza. W komplecie otrzymujemy mały śrubokręcik. Przyda się do odkręcenia z tyłu klapki, która skrywa slot na kartę SD. Na karcie może być zarejestrowany obraz ze wszystkich 4 kamer w rozdzielczości 640x480 pikseli w 25 klatkach na sekundę. No i tak, ta jakość w XXI wieku nie zachwyca. Ale dzięki temu na stosunkowo niedużej karcie możemy upchnąć godziny nagrań. Dla przykładu na karcie o pojemności 64 giga zmieścimy 230 godzin zapisanego materiału. Jeżeli to nawet podzielimy na 4 kamery, to mamy 2,5 dnia ciągłego zapisu z monitoringu. Do nagrań jeszcze wrócimy. Sam monitor ma dobrą, jasną matrycę o rozdzielczości 1024x600 pikseli. Taką deklaruje importer w specyfikacji. Ja niedowiarek zmierzyłem. Oczywiście swoim niedoskonałym sposobem, mierząc ilość pikseli na 1 mm, a potem mnożąc to przez ilość milimetrów na ekranie. Co ciekawe, ta rozdzielczość wyszła mi nieco wyższa od tej, którą podaje importer. Zestaw można zasilać z napięcia w zakresie 12-36 V i przy standardowym napięciu 12-voltowym komplet monitora z 4 kamerami pobiera około 830 mA, przy czym jedna kamera około 135 mA, a sam monitor około 300 mA prądu. Monitor pozwala przełączać się pomiędzy widokiem z poszczególnych kamer lub wyświetlić obraz z kilku naraz w predefiniowanej i ustawianej konfiguracji. Jedna z konfiguracji wydaje się odpowiadać zastosowaniu, gdzie dwie kamery monitorują boki, a kolejne dwie pracują z tyłu i z przodu pojazdu. Widok każdej kamery można odwrócić prawo, lewo, góra, dół. To pozwala decydować o sposobie montażu kamery. Czy ma być mocowana na stopce, czy podwieszana, czy z przodu, czy z tyłu pojazdu. Dodatkowo do widoku kamer można dodać linie pomocnicze przy parkowaniu. Linie te, a właściwie ich umiejscowienie, można regulować. Poruszanie się po menu, mimo że w języku angielskim, to za sprawą ikon, dosyć czytelnych ikon, jest stosunkowo proste. I kolejno możemy. Na początku możliwość parowania monitora z kamerkami. Tu mamy ustawienia obrazu tego monitora. Jeżeli sobie tu wejdziemy, no to mamy do ustawienia jasność, kontrast, nasycenie kolorów. Dalej będziemy mieli możliwość ustawienia widoku z kamery. Chodzi o ustawienia lewo, prawo, góra, dół. Dalej mamy możliwość wyboru takiego końcowego wyświetlania obrazów tego miksu kamer. Tu mamy, że wyświetla na przykład jedną i drugą kamerę jednocześnie, jedną i trzecią, pierwszą i czwartą, drugą i trzecią, drugą i czwartą, trzecią i czwartą, bądź cztery kamery, wszystkie cztery kamery po rogach, bądź dwie kamery po bokach i dwie kamery tak góra-dół. To co mówiłem, to może być przydatne ustawienie do samochodów, gdzie dwie kamery właśnie są po bokach, monitorują boki samochodu, boki pojazdu, a dwie kamery są jedna z przodu, druga z tyłu. Kolejne nastawy to mamy ustawienia kamer.
czyli ile kamer ma być włączonych. Tu mamy wszystkie cztery włączone. Scan time i auto scan, czyli to są funkcje do automatycznego wyszukiwania kamer i parowania. Dalej mamy system. W systemie możemy sobie ustawić zegarek i to, co już sprawdziłem. Monitor trzyma te nastawy, nawet jeżeli, no przynajmniej na jedną dobę, bo tak sprawdziłem, nie ma zasilania w monitorze, to ten zegarek widać jest podtrzymywany. Mamy jeszcze możliwość wyboru języka, no niestety jest wybór tylko angielski i chiński. Możliwość ustawienia, czy mamy nagrywanie w NTSC czy w PAL i tu jest też dziwna sytuacja, bo niezależnie od ustawień ta kamera nagrywa w 25 klatkach na sekundę, czyli no w standardzie PAL. Mamy jeszcze możliwość włączenia, wyłączenia linii parkingowych i opcja delay time, która jest nieobsługiwana w tym modelu. Dalej mamy opcję przeglądania nagrań, które zestaw już zrobił. I na końcu opcję record, czyli tu możemy sobie zaznaczyć, czy system ma nadpisywać stare nagrania, czy nie, no i ewentualnie format karty. Kamery, jak mówiłem, są dość spore. Mocowane na stopce, wodoodporne w klasie IP69K. Z frontu mamy obiektyw, czujnik światła i cztery diody podczerwieni, które mają za zadanie doświetlić przestrzeń, jeżeli tego światła w otoczeniu jest już mało. Z tyłu mamy przewód zasilający i antenę. Także pamiętajcie, że jeżeli chodzi o bezprzewodowość, to i tak musimy do kamery doprowadzić zasilanie. Bezprzewodowe jest to tylko przesyłanie sygnału wideo. Kąt widzenia według deklaracji to 127 stopni, a według moich pomiarów to mniej więcej 105 stopni. Dostawca twierdzi, że zasięg między kamerą a monitorem to nawet 300 metrów. Oczywiście w otwartej przestrzeni. Wszelkie grodzie, zabudowy, ściany czy nawet zakłócenia z innych urządzeń pracujących na tej samej częstotliwości, na tym samym paśmie 2-4 GHz mogą spowodować ograniczenie tego zasięgu. Ale myślę sobie, że nawet w najgorszych warunkach, właściwie niezależnie od warunków, kilkanaście metrów, może nawet kilkadziesiąt metrów jesteśmy w stanie właściwie zawsze osiągnąć. Natomiast kilka centymetrów niżej podałem link do tego cuda w naszym sklepie internetowym sklephadron.pl, jeżeli ktoś z Was chciałby go już kupić. No dobrze. Zobaczmy zatem, jak te kamerki spisują się w praktyce. Co prawda nie mam żadnego dużego samochodu użytkowego, ale zamontujemy ze dwie kamery i ten monitor oczywiście w naszym firmowym doblaku. Zapraszam. Ok, tak wygląda moja instalacja. Tu jest kamera z tyłu samochodu. Tu mamy kamerę z przodu samochodu. Monitor. No i w tej chwili mamy podgląd z czterech kamer, wyłączę tu oświetlenie, to będzie lepiej widać. I zwróćcie uwagę, mamy tu kamerę z samochodu tył, z samochodu przód, a to są kamery pozostawione w biurze, które są piętro wyżej. To nie jest duża odległość, ale mamy strop i widać, że nie przeszkadza on w nawiązaniu połączenia bezprzewodowego. Jestem ciekawy, kiedy zerwie mi się połączenie, także odpalam auto i sprawdzę zaraz. Oj, kamery z biura już nie mają zasięgu. Okej, sprawę zasięgu jeszcze będziemy sprawdzać. Mam inny pomysł na przetestowanie tego, jak to wygląda w warunkach takich bojowych. Na razie zobaczmy, jak te kamery po prostu nagrywają. Najpierw zestaw sprawdzę jako kamerę cofania. Cofamy. No i widać, że słupek. Nie jest to może najlepszy zestaw do cofania. Dobrze, że wspomagają tutaj czujniki cofania, no ale spokojnie można ogarnąć, że tutaj jest jakaś przeszkoda i żeby po prostu zwrócić na to uwagę, więc myślę, że to na plus. Dopowiem jeszcze, że mimo iż zestaw jest bezprzewodowy, to opóźnienia, tak zwane lagi, są minimalne, właściwie niezauważalne, co bardzo pomaga przy cofaniu.
Jakość nagrań, jak widać, mogłaby być znacznie lepsza, tym bardziej, że same kamery z pewnością oferują lepszą rozdzielczość, co widać bezpośrednio na monitorze. Dopiero podczas przetwarzania obrazu do zapisu następuje jakieś pogorszenie jakości. Zwracam też uwagę, że nie mamy tu zapisu audio, typowe nieme kino, tyle że kolorowe. I zanim powiecie, że to dyskwalifikacja, to ja powiem tak. To nie jest typowy wideorejestrator. To jest raczej archiwizator zdarzeń. Robienie stopklatek w celu uchwycenia szczegółów nie ma większego sensu, ale bez problemu można zobaczyć, czy ktoś zajechał nam drogę, wjechał rowerem na przejście, czy to jednak my zawiniliśmy. Jeżeli zestaw ma być wykorzystywany w maszynach rolniczych, samochodach do transportu czy innych maszynach jak wózki widłowe, to lepsza jakość nie jest potrzebna. Bardziej się przyda długi czas archiwizacji, żeby móc wrócić do zdarzenia sprzed kilkunastu godzin. Jeżeli chodzi o noc... Na monitorze widać naprawdę bardzo ładnie. Przechwycę Wam obraz telefonem, bo wydaje mi się, że właśnie telefon najładniej to pokazuje, najładniej przechwytuje ten obraz. W tej chwili mamy podgląd z tylnej kamery, która ma włączone doświetlanie pod czerwienią, stąd obraz jest monochromatyczny, czarno-biały. No i naprawdę wygląda to super. Przełączę Wam teraz obraz na kamerę przednią. Ta kamera wyświetla w kolorze, ponieważ nie jest jeszcze przełączona na doświetlanie w podczerwień. I bardzo dobrze zresztą, ponieważ kiedy ona włączała doświetlanie podczerwienią, to ta podczerwień bardzo ładnie blikuje, odbija się w przedniej szybie. Dlatego stosowanie kamer z doświetlaniem podczerwienią za szybą, no, jest mało praktyczne. Tu macie obrazki z nagranego materiału nocnego, na którym widać, że obraz z tylnej kamery, która nie jest za szybą, jest ładniejszy. No, przynajmniej mi się tak wydaje. Jeszcze jedna ważna kwestia. Ten system nie kończy zapisu pliku wideo po utracie zasilania, tak jak ma to miejsce w typowych wideorejestratorach. Dlatego jak zasilanie podłączone jest do plusa po stacyjce, który ginie po zgaszeniu silnika, tracimy ostatni plik wideo, a to może być nawet 3 minuty. Warto mieć to na uwadze albo rozważyć taki sposób zasilania, aby nie tracić ostatnich minut nagrania. Jeżdżę po mieście, po takich różnych dziwnych okolicach, między innymi koło stacji benzynowej, w poszukiwaniu miejsc, gdzie ewentualnie rozłączyłoby mi kamery, ponieważ no to są kamery bezprzewodowe, które działają na częstotliwości, na paśmie 2-4 GHz, a na tym paśmie, na tych częstotliwościach działa sporo urządzeń bezprzewodowych. No i generalnie, jeżeli będą jakieś zakłócenia, no to powinienem tutaj widzieć jakieś przerwy w nadawaniu tego obrazka. Ale nie ma. Jadę i naprawdę obraz żyleta bez żadnych zacięć. Ale zauważyłem jeden problem, o którym chcę Wam powiedzieć teraz. Mianowicie, ja mam w samochodzie immobilizer, który jest na identyfikator, a ten identyfikator działa właśnie na częstotliwości 2-4 GHz. I wyobraźcie sobie, że jak wsiadłem do samochodu, odpaliłem te wszystkie kamery i monitor, to okazało się, że immobilizer nie może zostać zautoryzowany przez ten identyfikator, ponieważ no, było tak duże pole zrobione przez te kamery i monitor, że identyfikator nie mógł się po prostu przebić przez to. No ja po prostu zbliżyłem ten identyfikator jak najbliżej immobilizera i w końcu on załapał, ale tak na co dzień byłoby to problematyczne, więc musiałbym albo zmienić immobilizer na taki, który nie jest na identyfikator 2-4 GHz, no albo coś pokombinować z umiejscowieniem anteny. No dobra, sposób na sprawdzenie zasięgu mam taki, że monitor podłączyłem do akumulatora małego, gdzie będę mógł go zabrać ze sobą i zobaczyć, kiedy zerwie mi zasięg. No a kamery oczywiście zostają w samochodzie, jedna jest w środku, więc samochód będzie taką naturalną przeszkodą, taką naturalną klatką Faradaya. Chociaż wiadomo, no, są szyby, więc to nie do końca taka klatka Faradaya. I jedna kamera jest na zewnątrz, więc będzie miała łatwiej nadawać. Zobaczymy, dokąd dojdziemy, dokąd starczy tego zasięgu. Pojawiają się kamerki, które są w biurze, ponieważ jesteśmy obok firmy. Samochód został tam. Przepraszam za jakość obrazka, ale zrobiłem ustawienia na stałe ISO, żeby monitor był dobrze widoczny. Jestem już sporo za ulicą Przasnycką. Od firmy dzieli mnie, myślę, że jakieś 200-300 metrów, tak jak podaje dostawca.
i zobaczcie, zasięg jeszcze trochę jest, ale generalnie tu już on zanika, bo kamerka raz jest widoczna, obraz z kamerki, raz on zanika. O, teraz go nie ma. To w zależności jak się obrócę. Mówimy oczywiście o tej kamerce, która jest zamontowana na samochodzie, bo ta, która była w środku, już no, jakieś 50 metrów temu straciła zasięg. Także no, nie ma co dalej iść. Uważam, że zasięg jest naprawdę spoko, bardzo dobry i zgodny z tym, co deklaruje importer. Także szacunek. Wracamy. Podsumowując, zestaw przyda się wszędzie tam, gdzie jest konieczność podglądu, ale jednocześnie jest problem z przeprowadzeniem przewodów wideo między kamerami a monitorem. Na przykład zabudowane kampery, naczepy, przyczepy, zwłaszcza te, które są często zmieniane. Funkcję nagrywania należy traktować jako dodatek, a nie tą główną. Jednak uważam, że nawet mimo tej jakości może ona spełnić swoją funkcję i być przydatna. Po te i inne kamery i monitory zapraszam na sklep hadron.pl. Tymczasem to wszystko. Trzymajcie się. Do następnego filmu. Cześć.